Wawelpunk, odcinek pierwszy, rok 2031. W Krakowie rekordowe bezrobocie. W wyniku rozwoju sztucznej inteligencji pracę stracili pracownicy korporacji. Część nie nadąża za spłatami kredytów i popełnia samobójstwa przez wygaszenie subskrypcji Neuralink. Zarazem nieruchomości są rekordowo tanie, po tym jak AI opracowało proces taśmowej produkcji kontenerów mieszkalnych. Modne staje się zakładanie wspólnot na obrzeżach miasta, w oparciu o przynależność do grup zainteresowań na Facebooku. W centrum wzrosła przestępczość, co dodatkowo odstrasza turystów, których już prawie nie ma. Wolą zwiedzać wirtualną rzeczywistość, ciekawiej i taniej. W tym roku bezrobotni już dwukrotnie plądrowali automaty paczkomat. A mamy dopiero luty. Po wysiedleniu imigrantów większość prac fizycznych przejęły roboty Boston Dynamics. Polacy prawie nie mają dochodów i zajmują się xowaniem na X lub oglądaniem AI Reality TV. Rząd uzależnia wprowadzenie gwarantowanego dochodu podstawowego od opodatkowania amerykańskich firm posiadających AI. USA nadal nie wyraża na to zgody. Dla wielu jedyną nadzieją jest zaciągnąć się do wojska. Rosja robi Polsce na złość i wciąż nie zaatakowała. Niektórzy mówią, że to w obawie przed konfrontacją nuklearną z NATO. Rząd utrzymuje, że to ze strachu przed naszą wielką armią. Ma prawie milion żołnierzy, chociaż emerytowani generałowie twierdzą, że ich przydatność na polu walki zdominowanym przez roboty jest znikoma. Polska nadal nie zbudowała elektrowni atomowej. Komisja ekspercka wciąż bada zasadność projektu CPK. Często występują kilkugodzinne awarie zasilania ze względu na przestarzałe sieci energetyczne. Kryzys wodny dotknął nawet placówki pocztowe Żabki, gdzie butelka wody kosztuje nawet 21,37 zł. Mimo wzrostu temperatury nie hodujemy pomarańczy, bo ziemię zniszczyły pestycydy i susza. Ostatnie dzieci wychowują się w wydzielonej rządowej dzielnicy i traktowane są jak zagrożony gatunek. Rząd jest podejrzewany o zlecanie AI doktorom uśmiercania seniorów w celu odmłodzenia populacji. W przyszłym roku wygaśnie narodowa licencja OpenAI na ChatGPT 14 Pro. By ją odnowić, tegoroczny budżet mocno ograniczył wydatki na biotechnologię. Seniorzy muszą czekać na organy hodowane z komórek macierzystych miesiącami. Prezydent Gibała, obecnie sponsorowany przez Lidl Polska, wcześniej Biedronka, ostrzega, że ze względu na burze piaskowe do miasta ponownie zawitał smog i zachęca do częstszego korzystania z metra. Ciąg dalszy nastąpi.